A tak czy siak, cześć witam was. Witam, witam. Podobno, DOS jest produkowane w tej samej fabryce co te wszystkie engine, i reszta tych tańszych. Ej, dobra, kupa, ale. Kurwa, no będę z wami szczery. Czekaj, 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 kurwa. ho! przecież taki B-Power to przecież jest. No, kupa. To jest jak. jak. kurwa buziak od Jezuska, kurwa w podniebienie. No naprawdę, nie jest taki, Pyszny. Przynajmniej kiedyś był, no nie wiem jak to aktualnie wygląda Jak oceniam poradnik jak wejść na live dzisiaj o 19? Był chyba jakiś taki protip od Meduski jak wejść na jego streama dla widzów z TikToka Będę adwokatem Meduski, będę adwokatem Meduski Moim zdaniem tego typu działania są pozytywne na swój sposób Bo ja wiem, że twitchowe głowy będą mówić tak Haha, kurwa, dzieci z TikToka przyjdą, XD, lol, beka, kurwa, 2. No dobra, ale wejść zwróć uwagę na to, że tego typu jak Meduska w tej sytuacji Czy nie wiem, czy Multi, jak. A, nie wiem, yy, Kasi, Xrymsua, Nawcia czy inni streamerzy, którzy mają swoje shoty na TikToku Przyczyniają się, moim zdaniem, do gigantycznego rozwoju tej platformy Bo jeszcze parę lat temu, jak jakiś streamer miał 5 tysięcy widzów, to wszyscy mówili, że jest w topce A aktualnie masz Symultasa, co ma 20 tysięcy ludzi na streamie i wszyscy mówią PogChamp Po prostu jakby tego typu streamerzy, którzy przyciągają widzów z innych platform na Twitcha Powodują, że Twitch się rozrasta, polski Twitch się rozrasta Nasz polski Twitch jest górny gigantyczne aktualnie patrząc jakby na yy, ogół bo powiedzmy platformy bo powiedzmy przyjdzie taki środzik z TikToka zainstaluje sobie 7 TV zacznie coś ich tam ogarniać te Memy, zacznie coś ich ogarniać, te 7TV, zacznie żyć tym Twitchem i tak dalej. I nie jest, nie jest jakby odgórnie założone, że jeżeli przyszedł z TikToka, to ma kupa 30 IQ i dwie lewe ręce i pół kule mózgu tylko jedną. Rozumiesz o co chodzi. No akurat Srodzik ma, ale to tylko taki głupi przykład. Ale wiecie, jakby no nie jest zało nie jest założone, że jeżeli jesteś widzem z TikToka, to od razu jesteś kupiony, tak? Rozumiesz o co chodzi. Wiadomo, że jakaś część z nich jest up***dzona, ale no tak to działa, tak? Tak to działa. Pięć lat temu, jak jeszcze nie było TikToka, to wiesz, wiesz od kogo by cię wyzywali? By mówili, że jesteś kupa kurą z YouTube'a, że jesteś kurą z YouTube'a Przyszedłeś, jesteś kurą z YouTube'a, jesteś pod człowiekiem kurwa ani widzem, rozumiesz? A teraz jest tak, że praktycznie każdy jest k***a ku... widzem z YouTube'a, który przyszedł na Twitch'a, bo przyszedł z shotów kurwa od Xajo czy chuj wie kogo i teraz ku... wielu widzów jest widzami z TikToka, a potem będą widzami kurwa z chuj, wie jeszcze czego, bo zawsze będzie jakaś platforma, z której będą przychodzić widzowie na Twitch'a. Ale czy jest to rzecz zła? Ja uważam, że nie. Jak mieć fioletowy YouTube? Ja pi***a, znowu muszę robić poradnik na TikToka, Kurwa kremu, trzymaj mnie, bo mnie po***je, Kurwa, matko bosko, kremowska, kurwa Dobrze, już tłumaczę, co zrobić, żeby mieć fioletowego YouTube'a, sprawa jest prosta jak 3x3, robisz tak. Wchodzisz w Google Chrome, store, nie? I instalujesz sobie taki add-on, który się nazywa Enhancer for YouTube. Takie coś. Enhancer for YouTube. Masz ku... Link, żebyś mi nie ryczył, że nie, nie, nie wyszedł link znaleźć. Pobierasz ten addon, on w Enhancer For YouTube i zaznaczasz ciemny motyw, a następnie YouTube Deep Dark niestandardowy. I tutaj z defaultu będzie to niebieskie, ale ten kolor pierwszy jest kolorem akcentu. Ja sobie go ustawiłem fioletowy, więc fioletowy mam, widzisz, wszystko na co najeżdżam kursorem, wszystkie te znaczki, guziczki, wszystko co jest czerwone z defaultu, u mnie jest fioletowe. Ustawisz sobie jakiś inny kolor, na przykład dasz sobie... Żółty, to będziesz miał wszystko takie żółte. Chcesz sobie zrobić, nie wiem, takie coś, to może tak to u ciebie wyglądać wszystko. Rozumiesz? Wszystko możesz zostawić, jak tylko chcesz pod siebie. Każdą pojedynczą rzecz. Ja nauczyciel uczzem Gimpa. Dobra, powiem wam tak. Mieliśmy taką jedną lekcję, gdzie u nas... Kur Pan nauczyciel Witek powiedział tak Dobra, słuchajcie, dzisiaj was nauczę jak zostać streamerami On to powiedział w tamtym momencie, gdy ja już miałem z 10 tysięcy follow na Twitchu, nie? I chłop mówi tak, wejdźcie sobie na przeglądarkę i pobierzcie OBS-a, nie? I mówi tak, dodajcie do niego kamerkę i będzie git I mój kolega Maciek, dosłownie mój kolega Maciek Odpalił sobie OBS-a, nie? Dodał do niego kamerkę Wiecie, ta kamerka była taka totalnie skaft Bo ona była z tej takiej kamerki z laptopa, czy tam komputera All-in-One To taka, wiecie, taka wbudowana w ten monitor I on dosłownie zrobił tak Wziął kamerkę, wy... Na tak totalnie na full screen, nie? Wziął tą kamerkę. Pamiętam, że wziął kliknął kurwa filtry, zaznaczył korekcja kolorów i zrobił tak. I siedział i kawałek z tego śmiał, nie? Dosłownie, kurwa, to było jedyne co zrobił. Wziął, przysunął kolor barwy, wyjął nasycenie na miliard i siedział, chachany, kurwa, że to działa. Technik, informatyk, no. Na pewno, na pewno mega mi się podobało, mega mi się podobało, jak nasza pani Ania od angielskiego prowadziła, sprowadziła sprawdziany. Powiedziała tak, jak jest sprawdzian, nie, to se możecie słuchać muzyki. I wyobraźcie sobie, była taka jedna lekcja. Rozrysuję wam jak uwaga, flashbank. Wyobraźcie sobie, że tak wyglądała nasza sala, nie patrz. Tak wyglądała nasza sala, że tutaj były biurka i tutaj były biurka z komputerami. Tutaj było takie jedno gigantyczne podłużne biurko, na którym też jakby składaliśmy komputery i tutaj było drugie biurko. To w się sensie takie biurka też z komputerami. Tutaj była tablica, ja siedziałem w tym miejscu. I imagine kurwa, cała klasa siedzi. Ja siedzę w tym miejscu, piszę kurwa. Sprawdzian. Podchodzi do mnie nauczycielka i mówi, czy mogę, czy mogę słuchawki dać trochę ciszej, bo słychać na całej. no że cała klasa słyszy jakie muzyki słucha mnie. A ja siedziałem w tym miejscu: słuchawki na full pizdę, a na słuchawkach było to. Podchodzi do mnie pani Ania, szturcha mnie tak w bark. Ja tak wyciągam słuchawkę. Nagle się zorientowałem, bo wiecie, jak byłem w takim totalnym kuliwowie z takim szale. Siedzę, piszę ten sprawdzian. Ona mnie puka w bark i mówi, czy mogę ciszej muze, nie? Patrzy się tak po całej klasie, a wszyscy się patrzą na mnie, kurwa, i się chichrają, a my tak. Ja yeah, Dobra, słuchajcie, przetestuję sobie tego dozę, bo ja go jeszcze nie piłem. Tego dozę jeszcze nie piłem, więc nadszedł czas. Jeszcze tego nie piłem. Podobno smakuje jak najtańszy energol, Logo podobno zerwane. Ale puszka ładna. Łóżka ładna, to muszę przyznać. Kiedy zacznę pić wodę? Chuj wie. niedługo pewnie. Ale po co mi woda, człowieku? Wody to ją ja mam w kranie. Dobra. Let's check it out. Uwaga. Dźwięk testu. Pssst. Test zapachu. Ty to naprawdę pachnie, ku jak B power albo <laughs> jakiś engine. Ej, to naprawdę tak pachnie. Test koloru. Kolor taki mo moczowaty, taki moczowaty. Hm, hmm. powiem wam tak, hm. Hmm. Smakuje jak te tanie energole. Hmm, hmm. Tu się troszkę zgadzam, ale nie do końca. Ponieważ on smakuje jakby był troszeczkę rozwodniony, tak szczerze. On jest taki. Bo wiecie, jak pijecie, jak pijecie tego takiego B-Powera, to on jest taki agresywny. On jest taki delikatny. Taki ani się ani się nic jakoś tak mocno w nim nie wybija. No nie wiem. Ja szczerze lubię takie energole, tanie. Także ja bym dał mu taką ósemkę. No dobra, może przyjmiem. Siódemkę bym mu dał. Mi smakuje, ja lubię takie tanie energole. Tylko akurat ten nie jest tani. Przez przez że ten kosztował ile? 5,99 A smakuje jak tanie Nergol No to i faktycznie, trzeba mu troszeczkę odjąć od, od, od oceny przez to, że, że ma cenę taką wyj****ą Gdyby kosztował 3 zł, to dałbym mu ósemkę, 8 Ale przez to, że kosztuje 5,99 daję mu 5,5 Przedotarła do mnie już ta tragiczna informacja Miśka zdechła Dawidowi Jasperowi Jasper sal To prawdziwe info czy Dawid Jasper ten... To, to, to nie, troszkę nie wiadomo z nim no jeżeli to prawda to szkoda no. Jeżeli to prawda to szkoda, a jeżeli to nieprawda i Dawid Jasper próbuje wyciągnąć parę donatów to ch Yy, słuchajcie widzowie Ja takie rzeczy robię bardzo rzadko Ale prosiłbym żebyście mnie wysłuchali Jeden z naszych widzów Napisał do, na, do Tyksiusa i generalnie do naszej Moderacji i tak dalej z Został zweryfikowany takimi rzeczami jak Dowód osobisty i, i Różnymi innymi papierami Że generalnie, generalnie jeden z naszych widzów Kacper ma wrodzoną wadę szczęki Tak zwaną hipolazję No i generalnie po prostu zbiera na Na, 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 na leczenie Tutaj macie link do zbiórki Bo tam pytali mnie czy bym po prostu to udostępnił, ponieważ... no, Ja, ja przeczytam po prostu wiadomość. Napisał mi, napisał mi, że lekarz mu powiedział, że w najlepszym wypadku gruzi mu udar mózgu, bo ma niedoteniony, a w najgorszym śmierć. No dlatego wam wysyłam tą zbiórkę, bo może uda nam się pomóc komuś bardziej, nie? Wiecie o co chodzi. Dlaczego mnie zablokowałeś na DC? A jaki masz nick na Discord? O! Czekajcie, był jakiś jeden widz, który do mnie napisał, że moja moderacja to i że mam sprawdzić jego logi. Napisał do mnie dzisiaj widz. Jak coś, jak coś, to pozwolił, żebym pokazał jego wizerunek na streamie. Napisał do mnie tak. Miser to stara kula, a jeba. Jest. Ja nie tak. A co sprawdzę jego Instagramka z czystej ciekawości? Ja I tak. o chuj chodzi ty. Uuuu, Sigma. mnie wyzywa, tak o godzinie 19 mnie wyzywał wczoraj. Nie, co za ale czekajcie, miałem sprawdzić tego ziomka, który podobno dostał bana za niewinność. Tylko jaki on miał nick? On miał chyba coś tam... K, coś tam podłoga. O dobra, mam. Kepias podłoga, uwaga. Sprawdzamy za co dostał bana. User, kepio podłoga. Zablokowany na kanale Missile przez Ivia. Aha. No został zbanowany przez Oliwię, przez to, że... Napisał raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Napisał wiadomość, ty w ogóle robisz coś w Olsztynie innego niż granie w ligę, na przykład raz na tydzień przynajmniej do galerii Laserancie. No i za to był ban. Wniosek o odblokowanie. Poka ten wniosek, może się zrehabilitował. Dobra, to zrobimy sobie ten. Mo, mod, mod, mod review. A, sosmu zajebisty z tym zapraszam. To są ci od sosmula. Co jak był streamer, to Ci tam spamowali. Hmm... Co ja chcę z nim zrobić? To odrzucam. Skąd masz tą katanę? Debil 2. Kiedyś kupiłem Jedi upadły zakon na epik i zwróciłem. Napisali do mnie. Dobra, pierdolenie, ta czemu nie grasz napadzie? Czemu nie grasz napadzie? Oho, podaj jak dostać moda? Paypal git XED Olivia Oliwia go zwyzywała, to napisał Iwia Morda Oliwia przypisała mu bano, napisał już nie będę. A, to Oli Malichali! Dopiero nikt zobaczyłem! Nie! Niech spiera... A to Oli mali Hali. to są ci co spamowali Czy ocenisz konto na Twitch mojego kolegi? Nazywa się tycio? Czemu mu Bertet Perma w pie... <gry> Nic z tego nie zrobiłem, chciałem tylko, żebyś wyraził własną opinię, mogłeś odmówić, ale mnie potraktowano banem. Nie no. Sorry za moda. Ok <gry> No tak, przepraszam, dwukropek D <gry> Przepraszam, jasper w topa. No dobra, sprawdzimy sobie jego Xajoper. Czemu ja zamknąłem tą kartę w ogóle? Co tutaj kolega ogląda? Bakuś 2, 1, 3, 7 XN LOL przez 22 godziny, Lewus przez 3 godziny, frinu przez godzinę, Polsel przez godzinę i Natan z gorzych przez 40 minut. Wic Xena? Mmmm. I czemu takie rzeczy pisał? O, dobra, może niech Xen podejmie decyzję. FaceTime uh. Ale to Xen na alcie, jak chuj. Nie, no chyba nie. Halo, drogi mój, jest do ciebie sprawa. J jak coś streama mam. Słuchaj, musisz podjąć decyzję, ponieważ robimy z widzami Unban requesty i jest widz Bakuś, który jest twoim stałym widzem. O 22 godzin napisał taką wiadomość: Czy dałbyś mu Bana, czy Unbana? Unbany, dobrych Dobra, wierzę ci To zrobił mój brat, gdy ja wyszedłem z pokoju, on wszedł i zaczął pisać, bo wie, że to się kończy Proszę, on bana, please, kocham was Aaaa no tak No tak, klasycznie, k***a. Brat w pokoju No tak Brat przebiegł po klawiaturze Faktycznie, <laughs> Standardowo A, no, niech będzie, Ebni, Jebni brata <laughs> Rymbał. <Rainbow. laughs> Młody, yeah, mody, mody kozio rzuca to jak nie potrafi Ma, Mam ekipę, ludzie yeah, stary, yeah, kurwa są tak pojebali Chcieli wy się bali, a pół za nami tyle yeah. Nie patrz na wini, no ale chciałeś kurwa kasę